Jednym z elementów świdnickiego Dnia Mody jest casting na fotomodelkę organizowany przez agencję Time Models. Castingi odbywają się na całym Dolnym Śląsku, jednak my poznamy dzisiaj kandydatki ze Świdnicy. Jak ci poszło? Myślę, że dobrze, trochę zestresowana jestem nadal, więc no nie wiem, trochę się obawiam, bo trochę mam problem z chodzeniem dzisiaj, bo jestem trochę zestresowana. No właśnie, jak to wyglądało? Pierw była rozmowa, potem musiałam się przejść, a potem fotograf robił mi zdjęcia. A jak oceniasz swoje szanse? O, ciężkie pytanie, bo nie... No, może mi się uda, może nie, tak to powiem. Masz już jakieś doświadczenie w tej branży? Jeszcze nigdy nie miałam. Czyli to jest twój pierwszy casting? To jest mój pierwszy casting. A wiążesz z tym swoją przyszłość? Myślałaś o tym? Myślałam wiele razy. Może będę jeszcze próbować, jak będzie jakiś casting. Czyli rozmawiamy z panią Moniką Barczyk, właścicielką agencji Time Models z Wałbrzycha, panem Krystianem Potockim, fotografem i z panią Iwoną Szędzielosz, modelką, tak? Tak. Co dają modelkom takie pokazy jak dziś i przynależność do agencji? Dziewczyny przede wszystkim zdobywają dość duże doświadczenie. Zaczynają poznawać, jak wygląda ten świat, zaczynają czuć presję. Tutaj pracują grupowo, czyli jest tu praca w grupie. No i oczywiście odporność na stres, jeżeli chodzi o takie wyjście przed publicznością. A skąd pomysł na założenie agencji? Pomyślałam, że tutaj w okolicy naszego regionu wałbrzyskiego nie ma takiej agencji, gdzie byłyby dziewczyny odpowiednio przygotowane jako hostesy, które mogą brać udział w eventach, w pokazach mody. Wiem sama z doświadczenia, że mnóstwo dziewczyn myśli o tym, żeby być modelką, chciałyby spróbować sił w tym zawodzie i postanowiłam dać im taką szansę. A jak trafiłaś do agencji Time Models? Przez kurs. Pani Monika, właścicielka agencji Time Models, organizowała kurs. Właśnie poszła na ten kurs i podpisała ze mną kontrakt. A jak ci się podoba dzisiejsza kolekcja? No genialna. Pierwszy raz taką mam na sobie, tak. I jestem zadowolona naprawdę. Wiążesz z tym swoją przyszłość, czy traktujesz to jako taką przygodę? Ogólnie chciałabym, żeby coś z tego wyszło dalej, żebym się gdzieś załapała. Ale zobaczymy, co będzie. No mam nadzieję, że gdzieś się dalej wybije. A jak myślisz, co dają modelkom takie pokazy jak dzisiaj? Na pewno duże zbierają doświadczenie i pewność siebie. To na pewno. Czy taka praca modelki jest trudna? Jest bardzo trudna. Wszystkim się wydaje, że to jest nic takiego przejście po wybiegu, ale dziewczyny się denerwują, boją się i to nie jest lekka praca. No właśnie, a musicie mieć jakąś dietę, bo jesteście wszystkie takie chudziutkie. Jak to jest? To zależy. Ja potrafię zjeść 2 kebaby i 5 czekolad, także moja dieta jest dość ciekawa, ale to zależy od organizmu. No właśnie, a czym się różni modelka od fotomodelki? Modelka przede wszystkim musi być wysoka, jest wymagany wzrost co najmniej 1,70 m, musi mieć ukończone 14 lat. W przypadku fotomodelki nie ma takiej potrzeby. Może być dziewczyna niższa, musi być fotogeniczna, otwarta, ma mieć ciekawą urodę, mieć to coś. A jak panu się dzisiaj pracowało z kandydatkami na modelki, które przyszły na casting? Trudno powiedzieć tu o pracy, ponieważ dziewczyny przychodziły, mieliśmy krótką rozmowę. Pytaliśmy o doświadczenie,
Czy już została wybrana ta najlepsza? No jeszcze nie, jeszcze musimy porozmawiać, usiąść, przejrzeć zdjęcia i na pewno wybierzemy niebawem. Mamy już pewne typy, ale jeszcze chcemy się zastanowić nad tą, która otrzyma główną nagrodę. Czy każda dziewczyna może zostać fotomodelką, czy musi posiadać jakieś szczególne cechy? No na pewno musi mieć odpowiednie predyspozycje i fizyczne, i psychiczne. A czy praca modelki jest trudna według Ciebie? Tak. Każda praca jest trudna, przede wszystkim są stawiane jakieś tam cele tym modelkom. No i zobaczymy, które gdzieś się tam wybiją, która bardziej ambitnie podejdzie do swojej roli. Co było inspiracją do tej kolekcji dzisiejszej? Tak jak przedstawiłyśmy to w naszym modcie czy opisie do kolekcji, głównie czar walki, bo chciałbyśmy pokazać nasze prace, które są właściwie najbardziej efektowne dla kobiet. Chciałbyśmy pokazać fascynatory, natomiast ubrania są jakby tutaj dodatkiem do tego, co pokazujemy, ponieważ fascynatory w tej chwili, jak widać, na świecie wracają, zresztą widać na wybiegach, że coraz więcej osób i jeśli chodzi o celebrytów, coraz więcej pań celebrytek nosi fascynatory, więc jest to coś, co jest w tej chwili na topie. Jest to alternatywa dla kapelusza, alternatywa dla pięknej fryzury i piękny dodatek do każdej kreacji. Można stworzyć piękną kompozycję, która rzeczywiście dodaje każdej kobiecie czaru i szyku. A jakie kolory są modne tej wiosny? No, jakby pani mogła zdradzić. Proponowany jest kolor niebieski, natomiast ja mam, myślę, propozycję, żeby każda z pań dobierała kolor do siebie. Każda z kobiet jest indywidualną osobą i jest tak dużo typów urody i różne są gusty i wydaje mi się, że nie należałoby nawet narzucać koloru modnego czy niemodnego i proponuję każdej z pań, żeby dla siebie dobrała indywidualny kolor. Co będziesz dziś prezentować podczas pokazu? Dzisiaj na pokazie będą pokazane maski karnawałowe oraz biżuteria na 8 modelkach. A co było inspiracją przy tworzeniu? Inspiracją głównie był karnawał, bo robiłam maski właśnie w tym czasie i chyba tylko to. A jakie materiały wykorzystałaś? Maski są zrobione z gipsu, oklejone materiałem, a każda maska jest wykonana z różnego materiału, z muszelek, z jakichś roślinnych elementów, z wachlarzy też ręcznych, z perełek, także różne. Różnorodne. A ile czasu zajmuje takie zrobienie takiej jednej maski? Najdłużej to mi trwało miesiąc, ale tak zbierałam się i tak po troszeczkę robiłam, ale tak z tydzień jedna. Chwilę wystąpi duet Natalia Widuto. Cześć. I Daniel Urbaniak, gitarzysta zespołu 0%. Yes! Jak ci się pracuje z Natalią, tylko szczerze? Pracowaliśmy bardzo krótko, bo mieliśmy tylko dwie próby zaledwie, ale całkiem sympatycznie. Dziewucha jest, na razie jej nie lubię, ale myślę, że ją polubię. Nikt mnie nie lubi. A czym kierowałaś się, dobierając utwory do dzisiejszego dnia? Opinią osoby, która się trochę na tym zna. Obserwowaliście pokaz na próbie, jak wam się podoba? No ja to dla takiej publiki będę grał pierwszy raz w życiu i długo będę to pamiętał chyba. Go away, back around. Goes around, goes around, goes around.
Dziękuję. Co skłoniło Cię do tego, żeby przyjść na dzisiejszy pokaz mody? No, wyniki konkursów, castingu. A, czyli byłeś dzisiaj na castingu. Tak. A jak myślisz, jak Ci poszło? No, ja nie mam pojęcia. Chciałabym, że jak najlepiej. Jak myślisz, czy to, jak się ubieramy na co dzień, ma znaczenie? Na pewno odzwierciedla nas, nasz sposób myślenia, ale jednak nie jest najważniejsze. Co skłoniło Cię, żeby przyjść dzisiaj na pokaz? Wiesz co, ja generalnie jestem fotografem i przyjechałem tutaj wraz ze znajomą modelką i jej córką. A jak myślisz, czy to, jak się ubieramy na co dzień, jest ważne? Wiesz co, na pewno jest ważne, ale to nie powinno być głównym powodem, żeby kogoś oceniać na przykład. Co Państwa skłoniło, żeby przyjść dzisiaj na pokaz mody? Nasza córka będzie tutaj brała udział w tym pokazie. Ale jako modelka, czy brała udział w castingu? Nie, jako modelka. A jak Państwo myślicie, czy to, jak się ubieramy na co dzień, jest ważne? No na pewno, na pewno. No, ja podobnie jak żona, na pewno bardzo ważne, nie? Rozmawiamy ze zwyciężczynią dzisiejszego castingu, Elwirą. Hej. Cześć. Co skłoniło Cię do wzięcia udziału w castingu dzisiaj? Zobaczyłam w gazecie, znaczy się pisało i jakoś tak stwierdziłam, że przyjadę. A czy wiążesz z tym swoją przyszłość, z fotomodelingiem? Mam nadzieję, że tak. A to był Twój pierwszy casting, czy brałaś już udział w jakichś? Pierwszy, naprawdę. Nigdy więcej nie miałam styczności. A jak podobał Ci się dzisiejszy pokaz? Bardzo był fascynujący, podobał mi się.